chcąc kontemplować jakiekolwiek zagadnienie. Zawsze na samym początku zderzamy się z takim fundamentalnym problemem dotyczącym tworzenia jakiegokolwiek zrozumienia. No bo jak stworzyć coś z niczego? Mamy rzeczywistość, mamy świadomość tej rzeczywistości, patrzymy na nią, obserwując ją jak obiekt, stawiając siebie w roli naukowców, którzy stają się świadkami czegoś pięknego, starając się wejść na jak najwyższy poziom obserwatora, by móc uchwycić dokładnie to, co obserwują. Każdy z nas, bez wyjątku, stanowi to samo unikatowe centrum wszechświata. No bo przecież, gdy wstajesz rano i przeglądasz się w lustrze, może nawet przez chwilę patrzysz się prosto w swoje oczy, widzisz siebie, widzisz swoje ciało, czujesz dotyk, czujesz uczucia, masz w głowie myśli. Masz poczucie bycia tą jedną unikatową osobą, którą jesteś. Bo unikatowość sama w sobie jest cechą indywidualności. Jeżeli każdy z nas jest indywiduum, to znaczy jest jeden. Nie ma drugiej kopii na tym świecie tej osoby, którą jesteś ty. I każdy z nas ma poczucie bycia ja. Każdy, bez wyjątku. Gdybyś przeszedł się po ulicach wszystkich miast na całym świecie i każdej jednej osobie zadałbyś pytanie, kim jesteś? Każdy najpierw pokazałby na samego siebie i ze zdziwieniem powiedział, ja? To takie normalne. To takie oczywiste. Każdy z nas, bez wyjątku, stanowi to samo centrum swojego własnego istnienia. Co to nam daje? Co to nam umożliwia? Co takiego możemy wyciągnąć z tego dla siebie? Otóż, mając świadomość, że każdy z nas ma poczucie bycia ja, jest ono takie same dla każdego z nas, ponieważ jest to po prostu rozpoznanie tego, że ja istnieję, ja jestem. Jestem człowiekiem, mam imię, nazwisko, swoją własną historię. Ale fundamentalnie każdy z nas ma poczucie bycia, każdy z nas ma poczucie istnienia. Jest ono takie same dla każdego z nas. Jest fundamentem istnienia naszej rzeczywistości. To możemy zadać sobie takie pytanie, co jest takiego fundamentalnego jeszcze bardziej w naszej rzeczywistości, co łączy wszystkie ja na całym świecie? Wszystkie, bez wyjątku. Wliczając w to osoby, które kiedyś się narodziły w przeszłości i wliczając w to osoby, które kiedyś się narodzą w przyszłości. No bo w chwili, gdy rodzi się nowe dziecko i wychodzi na świat z brzucha matki,
otwiera oczy. Widzi jakieś tam obiekty, widzi rzeczywistość dookoła siebie. Zanim wykształci się jego ego, to jeszcze trochę potrwa, ale już przy samych narodzinach ma to poczucie istnienia. I dotyczy się to każdego z nas. To w bardzo prosty sposób możemy dostrzec to, że pomimo tego, że mamy tylu ludzi na świecie, tyle istnień, które w tej chwili żyje, to ta świadomość rozpoznawalności własnego ja jest jedna. Jest jedna. Nie ma drugiej rozpoznawalności tego, kim jesteś. Dzisiaj chciałem kontemplować z wami jedność. Bowiem świadomość tego, że dla każdego z nas z osobna, to rozpoznanie bycia ja jest takie samo. To jest to fundamentem tego, czym jest współczucie. Nie ma takiej narzucającej się potrzeby, aby wtłaczać sobie na siłę współczucie do głowy. Nie ma takiej potrzeby, aby się programować na współczucie. Wystarczy bowiem rozpoznać to, co jest fundamentalne w istnieniu ja, aby dostrzec to samo ja w oczach każdego człowieka. I tym jest właśnie ta jedność, której każdy z nas poszukuje, która daje każdemu z nas głębokie poczucie spokoju, głęboki sens otwartości, wrażliwości, poczucia połączenia z innymi istotami. Świadomość, która umożliwia nam przekroczenie sensu izolacji, tego, że na co dzień czujemy się tak, jakbyśmy stanowili obiekt, który jest oddzielny od rzeczywistości. To tak, jakbyśmy w ułamku sekundy zdali sobie sprawę z tego, że w każdej chwili cały wszechświat, cały kosmos pracuje nad tym, abym ja mówił w tej chwili te słowa, a ty, abyś mógł je usłyszeć. Zdumiewające, prawda? Wyobraźmy sobie cały wszechświat, cały kosmos jako jeden zunifikowany obiekt bez jakichkolwiek podziałów. Wszechświat ten ów byłby zawieszony totalnie w niczym i cała przestrzeń, w której byłby zawieszony, byłaby również nim samym, bowiem nic nie oddzielałoby go od jego własnej obecności. I ja wiem, że w tej chwili, gdy to mówię, to może brzmieć jak taki truizm, ale postarajcie się chociaż przez chwilę poczuć cały wszechświat, cały, który jest nieskończony, i jest to dokładnie to, co dzieje się tu i teraz. Cała rzeczywistość od samego początku nigdy nie była podzielona na poszczególne wydarzenia, na poszczególne eventy, poszczególne doświadczenia. To nasze umysły wyodrębniają z nieskończonej rzeczywistości swoje własne poczucie istnienia, swoją własną samoświadomość, tworzą historię na nasz własny temat i kroją poszczególne doświadczenia na kawałki, tak aby można je było przeanalizować i zrozumieć.
ale na dobrą sprawę od samego początku istnienia wszechświata on zawsze stanowił bezpośrednio w swej esencji totalną jedność. I rozpoznanie tego, czym jest to ja, które jest takie samo dla każdego z nas, jednocześnie takie unikatowe, jest dokładnie rozpoznaniem całego wszechświata. I tym jest właśnie jedność. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźkę.